Witajcie, Joanna Hoł z tej strony, z kanału Okiem Matki. Proszę, chciałam Was zapoznać z pewnym panem, który u mnie jest od jakiegoś czasu. Dostałam od eks-teściowej. Wiecie, że istnieje taka osoba po dziedzinie jak eks-teściowa? Fajne, nie? To jest tak zwana iluzja optyczna. To jest taka lampka. Ten pan zawsze patrzy. Gdzie by się nie stanęło, on zawsze na nas patrzy. Tak naprawdę to nie jest, to jest wyżłobione, ok? To nie jest wypukłe, tylko wyżłobione. No, to taka ciekawostka. A teraz pokażę Wam inną ciekawostkę. I w tym celu należy przejść do łazienki. Tutaj są moje kaktusy. Pokażę Wam, co robię raz na pół, no, może dwa razy w roku, albo raz na rok nawet, jeżeli nie mam czasu. Tak samo jak paprotki wyjmuję i spryskuję raz na tydzień, tak kaktusy raz na jakiś czas. Robię im taką kąpiel. I myślę, że to jest intuicyjne, nikt mi tego nie mówił. Ja się na kwiatkach za bardzo nie znam, różne rzeczy robię po prostu, bo tak mi się wydaje za słuszne. Kwiatkom daję właściwie tylko... Ja mam w domu właściwie paprotki i głównie sukulenty i kaktusy. Kaktusy mam od wielu, wielu lat. Te to mają tak z lekką ręką 15, może 20 lat. Niektóre z nich. Podlewam je po prostu raz na tydzień. Zwykłą wodą, nic więcej. Nawet nie przesadzam ich za bardzo, bo nie za bardzo uważam, że przesadzanie kaktusów jest słuszne, jeżeli to już jest taki bardzo, bardzo stary kaktus. Nie wiem, co by mu to pomogło. Może by i pomogło, ale po prostu tego nie robię i tyle. Koniec w tym temacie. Tutaj jest jeden taki wysoki. Te się nie zmieścił w wannie. To jest taki. Bo tak to bym po prostu wszystkie tu włożyła. Ok. To są takie dosyć stare kaktusy, już duże. Tutaj na przykład jest taki w takiej doniczce. Ciasno ma na pewno. No ale no nie zamierzam go przesadzać, to jest po prostu, nie wiem, boję się, można go zniszczyć tak naprawdę, dotykając ręką. I co ja z nimi robię? Ja po prostu im robię taką kąpiel. Pokażę Wam to zaraz, może być trochę głośno. Tam jest taki kwiatek, za którym nie przypadam, ale dostałam go i stoi w mojej feng shui'owej strefie pieniędzy, bo to jest jedyny kwiatek, który kwitnie na czerwono. Nie wiem, czy to w ogóle trochę będzie widać. Może Wam pokażę na razie tak. Nie mam tutaj statywu. Zatem się trochę obawiam o aparat. Pokażę Wam troszeczkę. Po prostu biorę i polewam zwyczajnie. Tak? I zwyczajnie polewam. Robię mi taką kąpię. Nie za duże ciśnienie, no. I tak dalej. Na razie nie będę więcej pokazywać, bo jedną ręką się troszkę to robi. Ajajajajaj. Teraz mam jedną rękę mokrą, nie? W każdym razie polecam, one to kaktusy, w ogóle tak jak wszelkie inne kwiaty, należy albo spryskiwać, ale ja nie mam za bardzo jakichś spryskiwać na oknie. Więc robię taką kąpiel i myślę, że to jest ok. Może rosłyby lepiej, gdybym bardziej częściej je spryskiwała, ale mam takie poczucie, że kaktusy po prostu nie lubią za dużo wilgoci. I tyle. I to tyle ode mnie. To był kolejny vlog tego tygodnia. Jakoś dużo vlogów w tym tygodniu. Pozdrawiam. Miłego wieczoru, Joanna.